Okej, podlećmy sobie. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w którym przetestujemy sobie nowo dodanego Forda, którego możecie znaleźć oczywiście w sklepie w gierce. Na start trzeba wesprzeć jakiegoś twórcy, to ja tutaj wpiszę tak niewinne 4 litery. Polecam kod EDEK i zakupimy sobie pakiet od razu dwóch Fordów, aczkolwiek dzisiaj przetestujemy tylko i wyłącznie Ford Mustang Mach-E Rocket League Edition, to znaczy chyba Rocket League Edition. Nie wiem od czego może być ta końcówka, ale tak zgaduję. Jest jeszcze dodany Ford Shelby i test tego samochodu zobaczycie pewnie na kanale albo jutro, albo pojutrze. Jeszcze zobaczymy. Postaram się, żeby było jutro. W zestawie dostajemy zarówno takie, jak i takie koła. Generalnie chcę tutaj od razu powiedzieć, że też zobaczymy, czy te koła można używać na innych autach, bo te są naprawdę kosmiczne. No i jakieś tam malowania, to szybko przelecę, bo to nie jest nic ciekawego, chociaż... Ej, kurde! Jakie kozackie! I zobaczcie, co to jest w ogóle! Jaki dopalacz, co też leci z boku! Ej, to jest sztos totalny, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale dobra, mniejsza, to nie miałem się spodziewać, tylko zakupujemy, okej, dla wszystkich. W menu wygląda ten samochód bardzo fajnie. Generalnie mi się podoba ten Mustang. Jest naprawdę fajny. No nie mogę o nim powiedzieć złego słowa, a z tyłu to już w ogóle kosmicznie wygląda. I też kozacka sprawa jest taka, że możemy go dowolnie edytować, nie tylko tymi malowaniami domyślnymi. Chociaż są one bardzo ładne i chyba nawet je użyję. Powiedzmy, że je użyję. No i dobra, z tego co widzę, to chyba będzie można używać te koła tylko i wyłącznie na oryginalnym samochodzie, ponieważ nawet nie mam tutaj kółek z drugiego Forda, ale to już zaraz zerknę. Boost sobie poużywam ten wyjątkowo. Nigdy nie używam boostów tych takich innych, ale ten wygląda niesamowicie, tego potestujemy. Przynajmniej przez jeden mecz. Dźwięk silnika, jakby to była jakaś formuła, nie podoba mi się szczerze. Nie wiem, jakiego typu to jest samochód, bo w sumie nie przeczytałem. Ale dźwięk taki, kurde, no nieciekawy. A co do opon, to nie mogę ich znaleźć, więc prawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie, po prostu nie można ich używać na innym samochodzie, niestety. A szkoda, bo serio, mi się przynajmniej mega podobają. No to co, idziemy sobie pofreestylować, potem zobaczymy hitbox i na końcu rankedy. Okej, spotkanie numer jeden, gramy na Chichipo. Bardzo ciekawy nickname. Nie no, auto wygląda naprawdę fajnie. Powiem tak, jak się będzie nim grało tak dobrze, jak się na nie patrzy, to będzie super. Na pierwszy rzut oka zgadowałbym, że to jest jakiś Fenek, to znaczy, że to jest hitbox Octane'a, no bo Fenek ma bazowy jest hitbox Octane'a, tutaj od razu Musty Flick siedzi. Na pewno już mogę powiedzieć, że ten taki pomarańczowy ślad spod opon to tutaj, sorry, ktoś na to zwraca uwagę, ale nie pasuje, ładniejszy byłby jakiś niebieski. Ale tak, kurde, powiem wam, że pierwsze sekundy z tym autem są takie, że jakbym zmienił jeszcze... Czekajcie, bo w sumie nie pamiętam, chyba dźwięku się nie da go zmienić, czy da się zmienić dźwięk tego samochodu. Chyba się nie da, to jest najgorsze. Bo nie brzmi on za dobrze. Ale dobra, polećmy tutaj na Musty Flicka, który nie siadł. No, no naprawdę, aż sobie przeczytam, czy to jest jakaś, no nie wiem, elektryk? Nie, no nie jest to raczej elektryk, jakieś to hybryda, ale to brzmi totalnie jak jakaś formuła. Ale na formułę to też nie wygląda, ale ma kozackie podwozie. Ej, zaraz sobie podachujemy, bo ten samochód z tego co widzę ma logo Mustanga na podwoziu. Czekajcie, o. Kurde, jakie fajne. Jedno z lepszych podwozi. Podwozi? Nie wiem, jak to się... odmienia. Dobra, mniejsza. Nie wiem, po co w ogóle strzeliłem taką bramę. Nie wiem, jak na maję, to jest jakiś Fenek. W sensie Fenek, kurde, Octane. Jeżeli chodzi o hitbox, ale to zobaczymy po spotkaniu. Okej, podlećmy sobie. Resetik złapany i gol. Ej, w ogóle ziomek chyba gra autem Mastiego, no? Totalnie Gostek gra autem Mastiego. Pewnie ze sklepiku, bo ostatnio był. Nawet nie wiem, czy dalej nie jest, w sumie nie pamiętam, nie patrzyłem. Ale nie widzę na ściankach tego napisu, to pewnie już nie ma w sklepie automastiego. Dobra, standardowo Kuksir, ale sobie zły setup zrobiłem, tragiczny. No niestety, w sensie bramka jest, bramka strzelona, ale nie jestem zadowolony z tego powodu, że zrobiłem sobie beznadziejne ułożenie piłki, to znaczy, że podskakiwała. No ale mimo to samochód, jak widzicie, się spisał, ale to nie była miardajna próba. A co do tego boosta, to w ogóle powiem wam, że fajnie wygląda. Jedyne co, to nie brzmi jakoś super. Ale to generalnie, to auto to raczej nie brzmi zbyt świetnie, to jest chyba największa jego wada. Ale jako tako, czuję się w nim bardzo lekki. Też maski nie widać, to też trzeba odnotować, chociaż tam taki czubek chyba pikselem wystaje i to też może przy innych ustawieniach kamery by to
lepiej funkcjonowało. Ale generalnie auto się wydaje naprawdę spoko. Myślę, że jest bardzo przyzwoite. Zobaczymy sobie jeszcze potem na rankedzie, wiadomo. Strzelamy na 6-1, może jeszcze nam na Brazylię pozwoli przeciwnik i się nie podda za szybko. Ale nie, no samochód naprawdę spoko. No mówię, ja tutaj pod kątem grywalności chyba najbardziej bym ubolewał tylko nad tym, że maski za bardzo nie widać. To znaczy, po prostu jej nie widać w trakcie gry. Może jakbym zmienił kamerę na trochę wyższą, ale to też by była taka nieoptymalna. I bęk, podbita. Nie no, naprawdę fajnie się tym autem jeździ. I ładnie wygląda, no nie wiem, to znaczy wygląd to sami musicie ocenić, bo to jest kwestia indywidualna. Ale moim zdaniem naprawdę fajnie wygląda, mi się podoba. No tak jak mówię, nigdy nie widziałem tego samochodu w rzeczywistości, ani w TV, ani gdziekolwiek. Podejrzewam, że to z jakichś amerykańskich wyścigów jest. Dobra, to może jeszcze jakiś air dribble. Ziomek sobie fajnie skoczył, ja nie leciałem w sumie na bumpa, bo byłby skuteczniejszy, ale po prostu nie miałem ochoty. Na bumpa pewnie polecimy w trakcie rankeda. No i dobra, zaraz zobaczymy, jaki jest ten hitbox. I przy okazji sobie sprawdzę na necie, co to jest za samochód w ogóle w rzeczywistości. No i dobra, sprawdziłem na necie i po pierwsze jest to hitbox Octane'a, tak jak zgadywałem. Jest on tak w miarę okej odwzorowany. Zwykle, że trochę wystaje z tyłu, nie jest aż tak istotne. Na górze no troszeczkę też wystaje, ale powiedzmy, że nie jest źle. Natomiast co do samego samochodu, to okazało się, że z tego co sprawdziłem, jest to elektryczny SUV, który w rzeczywistości wygląda dużo mniej hardkorowo. To znaczy to RLE to jest chyba naprawdę po prostu Rocket League Edition i dlatego jest taki wykokszony. Polecam sobie zobaczyć zdjęcie, jak to wygląda w rzeczywistości. Chyba, że jeszcze są jakieś wyścigi z udziałem tego SUV-a, wyścigi SUV-ów, których nie znalazłem. Ale dobra, lecimy do rankedo, ja mam rangę, w zasadzie to gramy mecz o Grand Championa 3. No i dobra, gramy pierwszy mecz, przeciwnik nas już przeprasza. Czyli wyczuwa chyba, że nie ma litości dla nas. I cyk, fliczek nowym tutaj, Fordem. Nie no, fajny flik. A i generalnie chcę też powiedzieć, że w sumie to zmieniłem ten ślad pod opon na niebieski, żeby już was nie wnerwić. I cyk, znowu flik, ale tym razem słaby jak. Coś słabego. Dobra, jednak ten taki niebieski ślad pod opon też jakoś giga nie pasuje. Myślałem, że będzie trochę inaczej wyglądał. Jakiś taki elektryczny by pasował, ale nie wiem, czy w sumie taki jest. Chociaż zresztą tyle jest tych śladów z potopą, że na pewno jest jakiś elektryczny. Dostajemy demo! Niestety tracimy bramę od jakiegoś typa. Nie stracimy z tego bramy. Stracimy z tego bramę. Standardowe wznowienie etka. Okej, typek nam oddał piłę za friko. Tym razem sobie skacze, niestety boosta to zrespiło, więc to dla niego się dobrze skończy w sumie. Ale spanikował, dał nam piłę. A fliknijmy znowu. Nie no, fajnie siedzą fliki tym autem. To znaczy no, to jest hitbox Octane'a, więc nie powinienem się dziwić. Ostatnio sporo mi się gra. Sporo grałem w Rocketa, to znaczy sporo. No dużo więcej niż trochę wcześniej. A że gram cały czas Fenkiem, to jest praktycznie to samo. To znaczy teoretycznie jest to samo, jedynie inaczej opakowane. Ale naprawdę czuję się taki delikatny tym samochodem. Fajnie, fajny jest. Nie mogę narzekać. Okej. Okay. Ziombel sobie wywala piłkę do obrony. O, w ogóle niedługo koniec narzekania napada. W sensie w tym meczu jeszcze nic nie stało. W sensie na tym odcinku tracimy gola, ale generalnie zamówiłem pada i jutro już będzie odebrany. To znaczy, jeżeli się nie opóźni, już nie będę mógł narzekać na to, że mi się przyciski zacinają. To znaczy, mam nadzieję, że będzie, będzie sprawny ten nowy padzik. Ale jak widzicie, przeciwnik nam bardzo lubi zostawiać miejsce na fliki. A ten ziomek jeszcze ten pisze, że my jesteśmy głupi jak to ten. Dobra, generalnie jak widzicie, dlaczego zwykle mam wyciszony czat. Ten ziomek, nie wiem, wyciszę go chyba po prostu, bo nie wiem, to jest idiotyczne co on pisze, ja o tym tylko gadam, bez sensu, zamiast się skupić na aucie. No naprawdę, to w sensie on robi błąd i daje mi miejsce na flika i jeszcze narzeka, że robimy faktycznie flika. To jest dziwne. Dobra, mniejsza. Polecam grać z czatem drużynowym. Albo quick chat only. Dobra, dajmy sobie, tylko drużyna. Okej, ziombel ograny i Edek Flickens! Jak widzicie, ten samochód jest stworzony do Edek Flicka. On pewnie teraz jest stiltowany na maksa, ale to jest coś, co my uwielbiamy najbardziej. No kurde, taki soczysty Edek Flick. Nie no, już mi się podoba to auto, jest coraz bardziej, z każdą sekundą. O. Dobra, jeszcze nam oddał piłę za friko. Zbierzmy boosta. Też mu trochę oddałem tak po prawdzie. Ale jak widzicie, to działa. I strzelmy aeriala, bo czemu by nie? Chociaż nie. No nie wierzę, że to przeszło jakimś cudem. Ja muszę zobaczyć replay. Jak to możliwe, że to w ogóle w światło bramki poszło? Ja tego nie blokłem.
No co jest nie tak? No kurde. Dobra, mniejsza, no zrobimy to. I strzelamy. Nie strzelamy, bo misklika zrobiłem. To znaczy nie wiem w sumie, czy zrobię misklika. Dobra, nie gadam już o padzie. Strzelamy go, a auto jest spoko. Dobra, niech nam odda piłę za flika, to już w ogóle będzie koks. O, nie oddał, ale zrobił flika, więc w sumie też to zmarnował. To znaczy, my jesteśmy trochę w ciężkiej sytuacji, ale mogło być gorzej. Cyk, wybijanka. Nie trafił w boosta, ale ja na niego pojechałem, dałem się zbejtować. Ale to jego zbejtowało ostatecznie. Jeszcze, nie wiem, nie spojrzałem gdzie jest. Bez sensu. No nie, dostałem demo. Nie chciałem podskakiwać, żeby nie wywalić się z pozycji i przez to tracimy bramkę. No czasem jestem takim tychedem, że to jest niesamowite. Dobra, nie jedziemy na wznowienie. On chyba też nie jedzie. To jest najgorsze w tym wszystkim. Uderza niecelnie. Celnie? Myślałem, że to leci obok bramki. Serio, on tutaj zebrał boosta? Nawet się nie pokazał na ten, na chwilę na ekranie. No ale dobra, no co, meczek przegrywamy? Ale mimo to uważam ten samochód za bardzo przyjemny. W sensie naprawdę, gra się nim spoko. Kosztuje, jeżeli kupujecie go oddzielnie, 1100 kredytów. Jeżeli zakupicie dwa Fordy, to wychodzi średnio 1000. Jedyny minus, co bym powiedział, to jest właśnie to, że nie można zmieniać dźwięku samochodu, bo jest taki mocno przeciętny. Na pewno fajne jest to, że można go dowolnie edytować. Ale też prawdę mówiąc, mocno liczyłem na to, że te opony z tego samochodu będzie można używać również z innymi przedmiotami, to znaczy z innymi samochodami w grze. Więc to jest na pewno coś, na czym się trochę zawiodłem, ale to powiedzmy, że w ocenę auta się tak nie wlicza, bardziej już w ocenę zestawu, że taki lekki zawód, bo po prostu chciałem te oponki też poużywać na innych autach, bo są moim zdaniem bardzo fajne. No i dobra, jeszcze nie będę przedłużał, pamiętajcie o zostawieniu jakiejś łapki w górę, jakiegoś suba, jeżeli jeszcze nie macie, no i elo elo.